A witam, ja się dodzwoniłem do mecenasa, bo tak mi podała pani z pomocy prawnej. O, witam panią. Wie pani, co ja się chciałem zapytać, bo taka jest dziwna sytuacja w Katowicach. Nie dość, że policjant, niejaki młodszy aspirant Krzysztof Pawełczyk, został przeze mnie namierzony, jak mnie próbował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Nikt go nie odsunął i teraz jest, to było w 2017, teraz jest 2018 i wystawia mi wezwanie, że mam się wstawić do osobistego stawiennictwa w dniu 13.06. bieżącego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu. Tymczasem Krzysztof Pawełczyk, młodszy aspirant, jest podwładnym komendanta Barskiego z Komendy Miejskiej Katowice, a pracuje w Komisariacie pierwszym Katowice Żwirki Wigury 17. I on wystawia mi wezwanie, że mam się zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, a ba podaje też numer kontaktowy, który nie należy w ogóle do niego, ale podpisuje się, że sporządził stanowisko wzywającego, podpis i stanowisko wzywającego młodszy aspirant Krzysztof Pawełczyk. Teraz nie wiem, co o tym myśleć. Czy to jest poprawne, czy takie coś może mieć miejsce, czy nie? Skoro policjant pracuje w Katowicach, a goni mnie gdzieś do Bytomia. Nie wiadomo po co. Bo sam nie umiał też odpowiedzieć, o co chodzi w tym wezwaniu. Nie zna sprawy w ogóle. Tak samo też ten numer, który tam podał, jest rzekomo do kogoś Bytomia, ale nie zna jego imienia i nazwiska, ani stopnia tego policjanta. Jak ja tam dzwonię, tam po pięć, po sześć osób siedzą w jednym pomieszczeniu. Nikt nic nie wie. Dobrze, a pan co, na tym wezwaniu pan powinien mieć takie oznakowanie sprawy numeryczne. Może być to na przykład numer RSD albo jakiś inny. RSW, no jest, faktycznie. No, proponowałabym tak. Jeszcze raz dzwonić do Bytomia, powiedzieć, że się ma wezwanie do takiej sprawy, podać ten numerek RSD No to ja wiem. i no i oni na pewno ustalą, kto to tam prowadzi. Natomiast Ale skoro, bo to czy jest jest. taka możliwość, No. żeby policjant z Katowic, tak, wystawił wezwanie do stawiennictwa w Bytomiu. Może się tak zdarzyć. To jest bardziej tak jakby kwestia związana tutaj z postępowaniem karnym, czy tam o wykroczenia, no to w No, zależności co to jest. tylko że wykroczenie nie było popełnione w ogóle w Bytomiu. To jest najlepszy numer. Wie pan, natomiast no ja tutaj też trudno mi powiedzieć z perspektywy Warszawy, jak ja nie widzę dokumentów, jak to, co tam wygląda, tak? No mi też A nic nie chce nic pokazać. tym bardziej, że my się jako pracownicy Komendy Głównej Policji nie zajmujemy sprawami karnymi. One Ale jakby no, wykroczenia. nie należą do naszej gestii. Tutaj policja podlega wyłącznie prokuraturze i ewentualnie w zakresie Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast możliwa jest taka sytuacja, że inny policjant, inne jednostki wystawia takie zawiadomienie o konieczności stawienia się w określonym miejscu, czasie, do określonej sprawy, właśnie tej poprzez ten numerek RSD, A czemu tak się dzieje dla właśnie? innej jednostki. Na jakiej Słucham? zasadzie to może się dziać? Już panu mówię. Na przykład jednostka zwróciła, ta, która prowadzi postępowanie, na przykład ten beton, zwrócił się ustalił, że pan mieszka na terenie właściwości tutaj komendy w Katolicach, Katowicach no. i zwrócili się z prośbą o po prostu wystawienie takiego powiadomienia pana o tym, że musi pan się zgłosić. Nie wiem, nie umiem panu powiedzieć, jak często dochodzi do tego typu zdarzeń. Ale czy to Natomiast, nie no jest wie pan, jakaś nieprawidłowość? znaczy, mi trudno powiedzieć, czy to jest nieprawidłowość, dlatego że tak jak powiedziałam, w zakresie prowadzonego postępowania, jeżeli to jest postępowanie, jeżeli to jest dochodzenie, Nie, no to sprawa no to, wykroczenie, które aha, zostało sprawa. popełnione w Katowicach rzekomo, bo to właśnie, nie wiem, czy znacie KZKGOP. Oni mnie cały czas pomawiają, zatajają przed elektronicznym postępowaniem, upomina, czym moje oświadczenia o wzajemnych potrąceniach i tak dalej. No ja mam na to dokumenty, wszystko jest, Wie pan co, także to od razu zastanawiam, można obalić, tylko przy trudno mi okazji chce pan chciałem obalić tutaj, wie pan, jeszcze wykolejonych policjantów, bo tutaj w Katowicach namierzyłem przynajmniej 3 sztuki. No ten policjant to w ogóle nie powinien pracować, skoro popełnił przestępstwo, nie? znaczy no, No. wie pan, no, nie
nie w Warszawie oceniać, kto powinien Ale jest taki właśnie zostać prokurator Krzysztof skazany. To Kijowski w Katowicach, który twierdzi, że groźby karalne kierowane pod moim adresem, które w słuszną obawę we mnie wzbudziły, fakt był wieszania klapsy pod adresem mojej matki i moim, ale według zdaniem prokuratora to jest forma żartów. Bandyty, który mnie wcześniej chciał przejechać, kierowcę autobusu miejskiego, nie? No i tak to właśnie tutaj działa w Katowicach. Chciałem wam trochę tak naświetlić, pokazać, jak to wygląda. Bo oni cały czas myślą, dalej, za daleko jest Warszawa, nikt ich nie dosięgnie. Tak to wygląda tutaj w Katowicach. Znaczy wie pan to, no, jeżeli chodzi o kwestię umorzeń prokuratury, ma pan prawo złożyć zażalenie do No niestety nie mogłem, bo prokurator na każdej stronie zmieniał moje imię i nazwisko, a z Danisiewicza Konrada na Andrzej Sajdok, później jeszcze inaczej się nazywałem na szóstej stronie i nie dało rady. To w takich sytuacjach należałoby wnieść odprostowanie treści takiego postanowienia i wtedy no, miałby pan taką możliwość, że prokurator sprostowałby. No. Prokurator rejonowy, nie pamiętam jak ona się chyba Kulczewska, czy jakoś tak ona się nazywa, tutaj Pocztowa 8, prokuratora rejonowa. Katowice Zachód, no to ona nie widzi nic złego w tym uzasadnieniu. Wszystko było okej. Okay. Mimo, że jest analfabetą ten prokurator, bo nawet gubi literki i tak dalej, no to nie, wszystko jest w porządku. Ale tak to pan właśnie wygląda. Tutaj cokolwiek mówić o pracy prokuratury, nie jest to moja jurysdykcja. No ja wiem. Natomiast no mówię panu, że może być taka sytuacja, czy ona rzeczywiście w tej sprawie ma miejsce, czy prokuratur, czy bytom cokolwiek prowadzi wobec pana. Znaczy nie, ja to się dowiedziałem od kolegi. Postępowania. Ja pani naświetlę, jak to było. Ja się dowiedziałem od kolegi tego policjanta, też siedzą razem w biurku, tylko że oni się tam nie bardzo lubią, to ten Pawełczyk to jest też analfabeta i ciężki po prostu w ogóle jako pracownik i tak dalej, gubi się w tym wszystkim, cały czas spuszcza się na innych kolegów, żeby mu pomogli i tak dalej. Bo do mnie, no to właśnie jak namierzyłem bandytę, to dobrze się orientuję, jak on funkcjonuje, mam też swój wywiad. Wie pani, jako po prostu zwykły obywatel, no, to też przecież można przeprowadzić audyt, zobaczyć jak ci kolejni gliniarze pracują, ale chciałem powiedzieć taką rzecz, no i ten kolega jego mówi wyraźnie, bo Katowice nie chciały się tym zajmować, bo komendant miejski po moich sygnałach stwierdził, że policjantka, która początkowo w Katowicach to miała, czy tam policjant, co miał to początkowo w Katowicach prowadzić, jest w dobrych stosunkach, relacjach właśnie ze stroną zgłaszającą, z tym całym skorumpowanym KZK GOP-em, gdzie pracują sami platformiarze, sami wykolejeńcy, którzy zrujnowali Bytom, znaczy Chorzów. Tylko jedna osoba przez to poszła do więzienia, a ci szefowie, to tak jak mówię, to przy Gronkiewicz-Walcównej Marek Kopel, dyrektor finansowy KZK GOP-u, a wcześniej jeszcze prezydent miasta Chorzowa jest, to Gronkiewicz-Walcówna jest bardzo mała. To, co on zrobił z Chorzowem, to dopiero będzie, no ale to zobaczymy, czas pokaże. Tylko, że problem polega na tym, że... I to po prostu, no ale... Ale proszę posłuchać. No. Sprawami nie zajmuje. Do naszych zadań należy obsługa, ale tylko komendanta głównego policji przed sądami. Czyli w sprawach, w których komendant główny policji albo jest pozwanym, albo jest stroną powodową. Natomiast do nas nie należy prowadzenie jakichkolwiek postępowań, a już tym bardziej karnych lub jakiekolwiek sygnalizacja. Nie jesteśmy... Absolutnie takie zadanie nie leży w kompetencji naszego biura i naszego wydziału. Ja akurat się zajmuję sprawami przed sądem administracyjnym, więc zupełnie inna działka, zupełnie jakby inna kwestia. Jeżeli pan uważa, że policjant zachował się w sposób niewłaściwy, ma pan prawo złożyć i doniesienie do prokuratury. No jak tutaj słyszałam, to jakby prokuratura nie uwzględniła. No w ogóle nie funkcjonuje. Skarżenia do wyższej instancji.
takie zażalenia wnosi się, prawda, do sądu. Ma pan prawo No, do złożenia sądu chyba tego aktu jest taka oskarżenia. jedna Ma pan sędzina prawo Łatanikowa w Katowicach, w Rudzie Śląskiej z kolei. No, ale wie pan, ja nie opowiadam za inna, która, no, zachowanie, która stoi na straży łamania konstytucji 76 artykułu. No tak to wygląda. W razie czego, to proszę, to jeżeli pan już bardzo chce, no to są instytucje powołane do ochrony praw obywateli przed organami państwa. I można z takich też dróg skorzystać. Ja nie mówię o organach państwa, tylko mówię o poszczególnych jednostkach wykolejonych. Ale wie pan, no to ja, mnie to oceniać, natomiast ja mogę tylko panu powiedzieć, że może się zdarzyć taka sytuacja, że została sprawa przeniesiona do Bytomia właśnie po to, żeby jakby no bo, sprawę spojrzeć obiektywnie. Tak, obiektywne. Proszę zadzwonić z tego Bytomia jeszcze raz, podać to RSD i w tym, wie pan, policjanci pracują, pełnią te służby różnie. Niektórzy pełnią od poniedziałku do piątku od 8 do 16, ale większość. Ale to ja z nich, wszystko wiem, dobra, to ja tylko jeszcze tak ostatnią rzecz, żeby nie przedłużać. Też przyszło to wezwanie na adres, pod którym już nie zamieszkuję. To był cud, że tam po prostu byłem, bo to jest mieszkanie mojej matki, a ja się już z niego wymeldowałem i powinno wszystko przychodzić na Rudę Śląską. Tymczasem przyszło do Katowic i jak pytam się tego Krzysztofa Pawełczyka, skąd on ma ten adres, bo mówię, mam problemy z Urzędem Miasta, czy zostało to wykreślone, czy nie, skąd on ma po prostu, czy dalej widnieje jako zameldowany w Rudzie Śląskiej, czy w Katowicach, odmówi mi udzielenia tej informacji. A to jest bardzo istotne, bo to wprowadza mocno w błąd, a tutaj w Katowicach cały ten Urząd może Miasta pan, jest... Może pan w związku z powyższym zwrócić się do właściwego urzędu gminy z żądaniem wyjaśnienia, jakie są w tej chwili miejsca pana ujawnione w rejestrach, miejsca zamieszkania. No, a policjant powinien mi to wyjaśnić, czy nie? Słucham? A policjant miał obowiązek mi to wytłumaczyć, czy nie? No tutaj to ja panu tego nie powiem tak od razu, ale wydaje mi się, że nie miał obowiązku wskazać, skąd wziął taki adres. Być może taki adres dostał od jednostki zlecającej, tak? Więc tutaj być może, że posłużył się własną... No ale najlepsze jest to, że w tej sprawie no, ja wysyłali do Rudy Śląskiej kogoś, a teraz zmieniają nagle i wysyłają na Katowice. Rozumie pani, w tej samej sprawie. Widziałem się w Rudzie Śląskiej, tylko że on to zdecydował się odesłać z powrotem do Katowic i zamiast do Rudy Śląskiej to wysłać, to oni szukają, nie wiem, nie wiem o co chodzi, co o tym w ogóle myśleć, bo to jest tak po prostu dziwne. Czy może pan się zwrócić do gminy, w której pan dokonał wymeldowania o wyjaśnienie kwestii tutaj... jak to się nazywa, adresu, tak, który jest ujawniony w rejestrach. No to jest jedyna taka możliwość. Jeżeli dobra. Pan nie jest zameldowany pod adresem, na który przyszło wezwanie, to mama miała prawo, albo osoba, która przebywała w lokalu, ma prawo odmówić jego odebrania, wskazując, że adresat się wyprowadził. To jest takie, to tak przystanowił przepisy, że no... Dobra, to ja wszystko wiem. Dobra, to ja na razie kończę. To dziękuję bardzo.